wyjątkowe wydarzenie. 10. jubileuszowy bieg Fundacji Śląskie Anioły, ale ważne jest to, że to są urodziny miasta Katowice. Zaczynamy urodziny miasta Katowice od biegu Fundacji Śląskie Anioły i to jest dla nas najważniejsze. Myśmy zaplanowali ten bieg właśnie na 9 września, żeby rozpocząć ten dzień biegiem. Najpierw dzieci, za chwilę już zaczynają dzieci na 200, na 400 i za chwilę później bieg na 5 kilometrów. Świętujemy urodziny miasta na sportowo, kulturalnie, na wesoło, z pełnymi emocjami. Tutaj właśnie Fundacja Śląskie Anioły organizuje po raz kolejny wspaniałe wydarzenie biegowe, ale też o charakterze takim charytatywnym, które świetnie wpisuje się w urodziny miasta. Mają szansę tutaj zarówno ci, którzy na co dzień chodzą z kijami, a także ci, którzy biegają na krótszych dystansach i ci na dłuższych dystansach oczywiście również mogą wystąpić. A tak naprawdę spotykamy się jako trochę anioły, stąd też taka koszulka z numerem 10, no bo to przecież już 10. edycja. Zmieniliśmy lokalizację, bo to jest urodzinowe miejsce. Pomyśleliśmy, że Park Kościuszki bardziej się mieszkańcom z Katowicami, tak wybraliśmy to miejsce właśnie, żeby te urodziny odbyły się tutaj. My dzisiaj jesteśmy nastawieni bardzo urodzinowo. Tort, fajerwerki, petardy i wszystko to, co w urodziny powinno być, to my dzisiaj to mamy. I to jest dla nas dzisiaj najważniejsze. Jestem rodowitą katowiczanką, jestem z miasta Katowic, więc kocham to miasto i dlatego postanowiliśmy bawić się właśnie tutaj, na naszym 10. jubileuszowym biegu. Wygrał kolega, wziąłem go po 2 kilometrze, ale wiedziałem, że zaatakuje po 4, tradycyjnie jak biegacze. No, mnie nie starczyło sił. Tak naprawdę trzymałem się go przez większość, bo narzucił fajne tempo i tym tempem można było ciągnąć dalej. Także tak naprawdę tu inspiracja. A na ostatnich metrach faktycznie udało mi się wyprzedzić. Czyli w slangu biegowym ja byłem zającem, tak? Tak. Chociaż ze skrzydłami. Mogę się pochwalić, to jest 10. bieg i byłem 10 razy. Byłem z nimi od początku, to jest bardzo fajny bieg, chyba jeden z nielicznych, który tak przyciąga ludzi. Wielu ludzi zaczęło śledzić stronę Fundacji Anioły i wszystkie ich inicjatywy. Poza tym dzieciaki, z którymi się oni opiekują z tego domu dziecka, one to z nami są, one biegną, widzimy ich opiekunów, to jest fajna rzecz. Jestem pierwszy raz, nawet nie wiedziałem, że należy ubrać białą koszulkę, dlatego mam zieloną. Ale nie wiem, będę się pojawiał, podoba mi się tu fajnie, tu fajna atmosfera, fajnie ludzie, fajnie jest. To są najlepsze akcje, kiedy można coś dobrego zrobić, robiąc coś super, bo sport jest super, a przy okazji pomagamy dzieciakom w domu dziecka, więc to jest ekstra akcja.